ja wnoszę o nieuwzględnienie apelacji obrońców oskarżonych. Odniosę się tylko krótko oczywiście do zarzutów. Natomiast tak, popieram apelację złożoną przez prokuratora, zarzut, wniosek w niej zawarty, jak również, no nie będę powiedziała jakiejś argumentacji tam, że przytoczonej, bo uważam to za niecelowe. W Wysokim Sądzie ocenia oskarżenia sąd, którego przeprowadził prawidłowe postępowanie dowodowe. W sposób wszechstronny wyjaśnił wszystkie okoliczności. Dokonał oceny wszystkich dowodów, nie naruszając przy tym reguł, które są sformułowane w artykule 7 Kodeksu Postępowania Karnego. Ta ocena nie narusza granic oceny swobodnej. Również argumentacja wyrażona w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku no, pozwala na odtworzenie toku rozumowania sądu i respektuje wyrażoną w artykule 410 zasadę, że podstawą ustaleń musi być całokształt okoliczności ujawnionych na rozprawie. I tak też było w niniejszej sprawie. Również w Wysokim Sądzie no nie zgadzam się z zarzutem, iż w niniejszym postępowaniu doszło naruszenia artykułu 413 paragraf 2 pkt 1 Kodeksu Postępowania Karnego. Ten przepis nie precyzuje elementów składowych, które czyniłyby zadość dyrektywie dokładnego określenia czynu przypisanego oskarżonemu w wyroku skazującym. I to metodologia rozporządzania opisu tego czynu była przedmiotem zainteresowania, czy to doktryny, czy orzecznictwa, i z uchwalonego orzecznictwa wynika, że aby czynić zadość temu wymogowi, temu obowiązkowi, należy w opisie czynu zamieścić te wszystkie elementy, które należą do istoty czynu, a są to podmiot czynu, czas, miejsce, sposób popełnienia, to jest atakowane dobro prawne, to jest skutek, rodzaj szkody i również wymiar tej szkody. I zgodnie z, zresztą z postanowieniem Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2K 71.13 w tym opisie czynu opis ten powinien zawierać w szczególności wszystkie znamiona przypisanego typu przestępstwa. I tak jest w niniejszej sprawie w mojej ocenie w Wysokim Sądzie. Oczywiście czasem pojawiają się trudności w precyzyjnym określeniu tych poszczególnych elementów czynu, tak jak tu wskazywał obrońca, co do czasu. Jednakże również z orzecznictwa wynika, że nie dezawuje to możliwości przypisania sprawcy popełnienia określonego przestępstwa. W Wysokim Sądzie, w mojej ocenie, nawet jeżeli by przyjąć, że ten, jak to podnosili panowie obrońcy, ten zarzut no, cechuje jakiś stopień ogólności, no nie można było zawrzeć całego materiału dowodowego w opisie czynu, no to nie sposób mówić, że jest jakaś niepewność co do tożsamości czynu zarzuconego, co do tożsamości czynu, który był przedmiotem rozpoznania przez sąd okręgowy i wreszcie co do czynu przypisanego oskarżonemu i że w związku z tym, co za tym idzie, doszło do naruszenia prawa do obrony oskarżonego. No nie mogę się z tym zgodzić. Oskarżony tego samego dnia, kiedy usłyszał zarzuty, miał możliwość zapoznać się z całym materiałem dowodowym. Otrzymał na płycie te wypowiedzi, które były przedmiotem zainteresowania organów ścigania. Miał możliwość wypowiedzenia się do tych dowodów, czego nie uczynił. Nie skorzystał z prawa do końcowego zaznajomienia, nie składał wniosków dowodowych i teraz oto okazuje się, że prokurator pozbawił oskarżonego prawa do obrony. No, no ciężko mi się z tym zgodzić, bo nigdy nie było to ani zamiarem i w żadnej sprawie nie spotkałam się z tego rodzaju zarzutem. W Wysokim Sądzie również nie można się zgodzić z jednym z apelujących, że w postępowaniu rozpoznawczym doszło do naruszenia artykułu 170 paragraf 1 punkt 2 i 3 Kodeksu Postępowania Karnego. Wręcz przeciwnie, sąd okręgowy czynił zadość wszystkim wymaganiom, jakie nakładają nań przepisy. Rolą sądu jest nie tylko wyjaśnić wszystkie okoliczności w sprawie, ale również baczyć na to, by waga tych dowodów, które powołują strony procesowe, rzeczywiście miała istotne znaczenie dla sprawy. W mojej ocenie sąd w sposób wszechstronny wyjaśnił wszystkie okoliczności sprawy. Prawidłowo ustalił stan faktyczny, zgodnie ze wskazaniem wiedzy, doświadczenia życiowego, zgodnie z zasadami prawidłowego rozumienia, rozumowania, nie dopuścił się żadnych błędów, czy to natury logicznej, czy faktycznej. Do tak ustalonego w sposób prawidłowy stanu faktycznego zastosował taką, a nie inną kwalifikację prawną. W Wysokim Sądzie, już kończąc, no, swoboda wypowiedzi, ta wolność słowa, która jest tutaj na transparentach, jest dobrem chronionym przez konstytucję, przez konwencję międzynarodową, ale to ustawodawca zdecydował, że nie ma ona charakteru nieograniczonego. Jest szereg przepisów, nie tylko te, które zarzucono i przypisano w konsekwencji oskarżonemu. Jest szereg przepisów, które mają na celu z jakiegoś powodu. Ustawodawca uznał, że coś, co nazywamy popularnie mową nienawiści, no musi się spotkać z reakcją, że jest to jakieś działanie, zachowanie, być może potencjalnie niebezpieczne i mamy w kodeksie szereg przepisów, które tą wolność ograniczają. Chociażby artykuł 256, 257, który no z racji nałożonych na mnie obowiązków, którymi również się zajmuję. W mojej ocenie w Wysokim Sądzie, no tutaj ta wolność, pod pretekstem wolności słowa, no nie można tłumaczyć zachowań, które naruszają prawa osób
pokrzywdzonych. Tak jak powiedział pan obrońca, no mniejszości religijnej można więcej. Pozwoliła sobie mniejszość religijna, nie wiem czy akurat mniejszość religijna, tak powiedział pan, pozwoliła sobie na więcej. Mieliśmy możliwość wysłuchać tutaj pastorów Kościoła protestanckiego. Oni również mają pewnie z punktu widzenia katolika poglądy czasem radykalne, ale to w jaki sposób mówili o swojej wierze, o tych różnicach w wierze, nie spowodowało chyba zranienia uczuć religijnych osób pokrzywdzonych na tej sali, tak przynajmniej wnioskuję. Wysoki Sądzie, dlatego też wnoszę jak na wstępie. Dziękuję. Dziękuję.